Witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, rozpoczynamy takie specjalne wydanie naszego programu z wybitnymi gośćmi. Będziemy mówić o kwestiach absolutnie zasadniczych. Będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, między innymi o ustroju państwa, ale na pierwszy rzut przygotowaliśmy materiały, przygotowaliśmy nasze spotkanie pod tytułem "Czy sędziowska kasta przegrała bitwę o Sąd Najwyższy?". Wybaczcie Państwo, nieco prowokacyjne pytanie w swojej formie, ale ono jest niezwykle istotne właśnie dla istoty polskiego ustroju, właśnie dla istoty tego, czym jest sądownictwo. Drodzy Państwo, moimi i Państwa gośćmi specjalnymi tego specjalnego wywiadu są dzisiaj pan profesor Czesław Kłak. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze. Witam pana redaktora, witam państwa. Nie wiem, czy mamy na linii również pana profesora Czarnka, który dzisiaj będzie naszym gościem. Jeszcze go nie ma, ale w takim razie oczywiście dołączy w trakcie naszego programu. Panie profesorze, bardzo ważne pytanie, które dzisiaj stawiamy. Nieco odejdę od tego pytania, które widzicie państwo na tak zwanej belce. Panie profesorze, część środowisk sędziowskich podnosi taką kwestię, że wybór pani profesor Małgorzaty Manowskiej, wybitnego specjalistę z olbrzymim dorobkiem orzeczniczym, ale również naukowym, no nie może być skuteczny, ponieważ i tu cytat, no nie podjęto szczególnej uchwały, która to uchwała, którą to uchwałą miano właśnie przekazać prezydentowi Andrzejowi Dudzie te słynne 5 nazwisk, prawda, spośród których pan prezydent Duda wybrać miał i wybrał panią profesor Manowską. Panie profesorze, czy tu jest rzeczywiście ten spór w jakiś sposób zaogniony, czy wybór może być podważony pani profesor Manowskiej właśnie w związku z tą mityczną uchwałą? Ja tylko powiem jedno zdanie, oddając już panu profesorowi głos. W 2014 roku taka uchwała również nie powstała. Wtedy wybrano panią profesor Gersdorf i nikt nie krzyczał wtedy w 2014 roku, że coś jest nie tak. Panie profesorze, zamieniamy się w słuch. Halo, halo? A to jest pytanie do mnie, czy do... Do pana profesora Kłaka tym razem. Witam, ja. Witamy, ja. Pana, witamy pana, pana profesora Czarnka, ale panie profesorze, słyszymy, że mamy jakiś problem teraz techniczny z panem profesorem Kłakiem. To pytanie do pana, panie pośle, panie profesorze. Uważa pan, że to wyznaczenie pani Manowskiej może być w jakikolwiek sposób podważalne? Jak pan sądzi? Jak pan na to patrzy, również jako wybitny prawnik? To jest dramatyczny krzyk ginącej postkomuny w Sądzie Najwyższym, to tylko w ten sposób można nazwać. Wszystko jest zgodnie z przepisami prawa. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało 5 kandydatów zgodnie z przepisem ustawy, który z kolei jest zgodny z przepisem konstytucji, bo konstytucja stanowi, że prezydent powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne. A zatem, jak wiemy, ta procedura bardzo długa, bo przez długi czas w sposób kompromitujący część tego środowiska sędziowskiego nie można było wybrać nawet komisji skrutacyjnej, ale ostatecznie udało się dokonać tego wyboru komisji skrutacyjnej. Udało się wybrać najpierw tych 10 kandydatów, a spośród nich następnie w drodze głosowania, no bo niby w jaki inny sposób wyodrębniono tą piątkę, którą przedstawiono panu prezydentowi. Więc wszystko jest zgodnie z prawem, a wszystkie zarzuty niezgodności z prawem świadczą tylko o tym, że są to ostatnie podrygi upadającej postkomuny w Sądzie Najwyższym. Mamy historyczny moment 26 maja. Szanowni Państwo, 26 maja w Sądzie Najwyższym skończył się postkomunizm. Panie profesorze, to rzeczywiście niezwykle istotne, ale już słyszymy, że w jakiś sposób będzie jednak próba podważenia, a przede wszystkim swoistej zemsty na dwóch pełniących ówcześnie obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mowa o panu profesorach Zaradkiewiczu Sęckowskim. I teraz pytanie do pana profesora Kłaka, bo słyszymy, że już jest z nami na łączach skype'owych. Panie profesorze, przed chwilą pan profesor Czarnek powiedział, że no nie będzie możliwe podważenie, przynajmniej instytucjonalnie, proceduralnie tego wyboru pana prezydenta. To może skupmy się na prerogatywach prezydenckich. To
Pan prezydent przecież wyznacza spośród tej piątki przedstawionej i ta prerogatywa, jak rozumiem, jest w żaden sposób niepodważalna. Jak to wygląda z punktu widzenia przepisów prawa? Pytamy profesora Kłaka. Jeszcze raz witam państwa, witam pana redaktora, witam pana profesora Czarnka. Szanowni państwo, prezydent powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie ma tutaj żadnej drogi weryfikacji postanowienia prezydenckiego. Nie może być ono nigdzie zaskarżone, nie może być ono zakwestionowane w żadnym trybie. Jest to prezydencka prerogatywa, sfera wyłącznej gestii i odpowiedzialności głowy państwa, która reprezentuje państwo polskie przy podejmowaniu tej decyzji. I jest to decyzja ostateczna. Ba, niedopuszczalne jest nawet badanie statusu danej osoby. Wielokrotnie Sąd Najwyższy zajmował się kwestiami związanymi ze stosunkiem służbowym sędziego, ale w jednym z rozstrzygnięć wskazał, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze stosunkiem publiczno-prawnym, a taki nawiązuje się w sytuacji, gdy prezydent powołuje czy to sędziego, czy to powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy to prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czy to wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, to jest to sfera, która nie podlega kognicji sądów powszechnych. W związku z powyższym tutaj w żadnym trybie i w żadnych okolicznościach to powołanie nie jest możliwe, aby było ono kwestionowane. I w ogóle głosy, że mogłoby dojść do takiej weryfikacji, ustalenia czy jakichkolwiek prób, to w sumie głosy, które nawołują do tego, aby nie tylko kwestionować prerogatywę prezydenta, ale przede wszystkim, aby kwestionować podstawy ustrojowe państwa, bo skoro to prezydent powołuje, a nie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, rola zgromadzenia jest rolą inicjatywną. Proszę zwrócić uwagę na kwestie językowe. Zgromadzenie Ogólne przedstawia. Co to znaczy przedstawia? To znaczy proponuje, to znaczy przedkłada do akceptacji, prezentuje, a decydentem jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i tej roli nie może być on pozbawiony. Nie jest on notariuszem. On nie zatwierdza wyboru dokonanego gdzieś indziej. To prezydent jest decydentem. I jeszcze jedna kwestia. Konstytucja mówi spośród kandydatów, co najmniej dwóch, ale to dopiero ustawa z 8 grudnia 2017 roku rzeczywiście stworzyła prezydentowi możliwość dokonania wyboru spośród tych kandydatów. Bowiem obecnie prezydent otrzymuje aż 5 kandydatur. Nie 2, co ograniczałoby jego wybór, ale 5. Więc rzeczywiście może wybrać tego, kto rzeczywiście spełnia wszystkie wymagania, aby być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Proszę zwrócić uwagę, pan prezydent wybrał panią profesor Manowską, która jest sędzią z krwi i kości, przeszła wszystkie szczeble kariery sędziowskiej. Do tego jest profesorem wyższej uczelni. Ma doświadczenie zarządcze, zarówno jeśli chodzi o Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, jak i była wiceministrem sprawiedliwości, co akurat jest tutaj argumentem in plus, bo zna wymiar sprawiedliwości, wie jak on funkcjonuje, nie jest laikiem, a zarazem w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadała za sprawy wymiaru sprawiedliwości. Panie profesorze, w związku z powyższym można powiedzieć, czego chcieć więcej. Dokładnie. Wracamy do pana profesora Czarnka. Panie profesorze, oprócz tego, że jest pan człowiekiem nauki, jest pan również z krwi i kości politykiem. Czy ma pan wrażenie, że z Sądu Najwyższego nareszcie wyprowadzi się politykę? Przepraszam, nawiązuję do słynnego sztandaru PZPR, ale już wizerunki byłych prezesów komunistycznych Sądu Najwyższego pozbył się ich pan profesor Zaradkiewicz. Ale wracając do naszej dzisiejszej rzeczywistości, czy rzeczywiście jest szansa na to, cień chociaż, że ta polityka przestanie być dominująca, a niestety była, bo w przypadku pani profesor Gersdorf, mam takie wrażenie, nie wiem jak pan, panie profesorze, mieliśmy z tym do czynienia, pan profesor Czarnek. Ja od kilku dni powtarzam to w różnych miejscach, że ja, mówiąc o zakończeniu postkomunizmu w Sądzie Najwyższym, mam przede wszystkim jedno oczekiwanie i jestem przekonany, że to moje oczekiwanie się spełni. Otóż moje oczekiwanie polega na tym, że w najbliższej przyszłości nie będziemy w ogóle słuchać nic o Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy nie jest od tego, żeby był słyszalny w przestrzeni publicznej. Sąd Najwyższy jest od tego,
aby sprawować wymiar sprawiedliwości na najwyższym poziomie. A jeśli sprawuje wymiar sprawiedliwości na najwyższym poziomie dla społeczeństwa, bo sądy są dla ludzi przecież, to wtedy nie komentuje się tego szeroko w mediach, bo przecież nie ma co komentować. Można się zgadzać z wyrokami, bądź się nie zgadzać. To jest zupełnie oczywiste. Zawsze, czy zazwyczaj jest tak, że w wyrokach jedna ze stron jest niezadowolona. To jest zupełnie oczywiste. Natomiast nie jest to przedmiotem debaty politycznej. Tymczasem ostatnie 6 lat pod wodzą pani prezes Małgorzaty Gersdorf to było skrajne upolitycznienie Sądu Najwyższego. To była chucpa, anarchizacja życia prawniczego i wymiaru sprawiedliwości. I co tydzień mieliśmy średnio, co tydzień jakieś informacje z Sądu Najwyższego, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach, których w ogóle nie był kompetentny, który w ogóle nie miał kompetencji przewidzianych w przepisach prawa, który wchodził gdzieś poza granicę w ogóle orzecznictwa Sądu Najwyższego, który wykorzystywał, i to też poza granicami orzecznictwa, orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Były gdzieś wyjazdy zagraniczne do Karlsruhe, no i były te niestety wiece polityczne kodowskie, na których była również sama pierwsza prezes Sądu Najwyższego. To nie jest rola Sądu Najwyższego. Ja sobie życzę, jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nie jako poseł, broń Boże, ale jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, że o Sądzie Najwyższym nie będę słyszał nic. Bo nie jest od tego Sąd Najwyższy, żeby o nim słuchać w mediach, tylko od tego, żeby sprawować wymiar sprawiedliwości na najwyższym poziomie. I zgadzam się z panem profesorem Czesławem Błakiem, którego niezwykle cenię i szanuję. Tak jest, pani prezes sędzia Manowska ze swoim doświadczeniem gwarantuje, że właśnie w ten sposób Sąd Najwyższy będzie funkcjonował. No zwróćcie państwo uwagę, czy pamiętacie państwo, albo pamiętaliście, bo teraz to są przypominane, mówię o naszych telewizjach przede wszystkim, nazwiska pierwszych prezesów Sądu Najwyższego wcześniej przez panią Małgorzatę Gersdorf. No mało kto w Polsce w ogóle znał te nazwiska, ale to była dobra informacja, bo nie rzucały się one w oczy. Prezes sprawował po prostu funkcję prezesa, a nie polityka w mediach. Dokładnie, wracając, słuszna uwaga, też mam taką nadzieję również jako podatnik też i jako dziennikarz, że będę słyszał o Sądzie Najwyższym tylko wtedy, kiedy zapadnie jakiś ważny wyrok, który będziemy komentować również jako dziennikarze. Teraz zwracam się do pana profesora Kłaka. Panie profesorze, czy kolejne pytanie, które rodzi się tu samo moim zdaniem, a mianowicie, czy nadal będzie taka sytuacja, że na poziomie instytucjonalnym, czyli na poziomie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, będzie podważany status innych sędziów Sądu Najwyższego? W oczywisty sposób myślę tutaj o Izbie Dyscyplinarnej. W tle oczywiście musimy mieć to słynne postanowienie TSUE, które w cudzysłowie oczywiście zamroziło na czas, oczywiście kiedy zakończy się sprawa przed TSUE, tę Izbę, choć oczywiście skracam to bardzo mocno, tę formułę prawną, które użył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pan sądzi, panie profesorze, czy to podważanie, jeszcze raz powtarzam, na poziomie instytucjonalnym, na poziomie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zakończy się i dlaczego to jest takie ważne? Każda osoba, która została powołana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożyła wobec niego ślubowanie, jest sędzią. Na to wielokrotnie zwraca uwagę Trybunał Konstytucyjny i nie budziło to do tej pory żadnych wątpliwości. Ja mam nadzieję, że takie próby na szczeblu Sądu Najwyższego nie będą już podejmowane, bo nie ma do tego podstaw. Zresztą pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie jest ani Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, ani Kolegium Sądu Najwyższego, ani prezes Izby Sądu Najwyższego nie jest uprawnione do tego, żeby kwestionować status osób, które zostały powołane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego. Rolą pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest to, aby umożliwić każdemu sędziemu Sądu Najwyższego wykonywanie jego obowiązków, bo za to my jako podatnicy płacimy. W związku z tym myślę, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego obecnie będzie dbał o to, aby ci wszyscy sędziowie mogli orzekać. Co do postanowienia TSUE, ono wcale nie zamraża Izby Dyscyplinarnej, nie zawiesza jej, nie eliminuje jej z polskiego systemu prawnego. Ono dotyczy przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Moim zdaniem też jest to wątpliwe, czy w ogóle takie postanowienie mogło być wydane, ale pomińmy już teraz te kwestie. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet w tym postanowieniu z 8 kwietnia 2020 roku nie zakwestionowano statusu sędziów Izby Dyscyplinarnej. Tak. W wyroku z 19 listopada 2019 roku także nie zakwestionowano tego. I co ważne, w
tym postanowieniu o środkach tymczasowych z kwietnia wyraźnie TSUE stwierdził, że on nie odnosił się do statusu osób, które zostały powołane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co powoduje, że ten status nie był badany i nie może być badany, i póki co nie ma żadnego rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, który ten status by kwestionował. W związku z tym nie ma żadnych podstaw do tego, aby pierwszy prezes Sądu Najwyższego, obecnie jest nim pani profesor Małgorzata Manowska, kwestionował uprawnienie tych osób do zasiadania w składach orzekających. Oczywiście obowiązuje to zarządzenie jeszcze podpisane przez profesora Kamila Zaradkiewicza, które reguluje tymczasowo kwestie związane z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, ale co też warto podkreślić, ono w żadnej mierze nie odbiera sędziom Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego należnego im statusu. Bo panie profesorze, na tym musimy zakończyć tę część naszego spotkania. Miejmy nadzieję, że i czas, i okoliczności techniczne pozwolą nam się za kilka minut usłyszeć znowu w drugiej części naszego programu. Na razie, drodzy państwo, pan profesor Przemysław Czarnek, pan profesor Czesław Kłak byli gośćmi naszego pierwszego spotkania. Mam nadzieję, że usłyszymy się za kilka minut w drugiej. Mieliśmy, drodzy państwo, gwoli wyjaśnienia, powiem, rozmawiać w drugiej części również o Sądzie Najwyższym. Niestety sytuacja, która się dzieje w Senacie, zmusza nas do tego, żebyśmy porozmawiali znów o kwestiach ustrojowych, ale z dala, jak na razie, od Sądu Najwyższego, bardziej o to, czy 6 sierpnia i czy po 6 sierpnia mogą odbyć się wybory. O tym chciałbym z naszymi bardzo serdecznie witanymi tu przeze mnie profesorami porozmawiać. Widzimy się po króciutkiej przerwie.